Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór w kolejnej odsłonie rozmów online, czyli pogaduchy czarnej owcy. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest znany już Państwu z jednej rozmowy Przemysław Piotrowski. Dobry wieczór, Przemku. Dobry wieczór, witam wszystkich. Już niedługo, mam nadzieję, widzowie nam się tutaj zejdą. Już widzę, że coraz więcej osób do nas przybywa. To może poczekajmy jeszcze chwilkę w takim razie, bo jeszcze spóźnialscy ostatni do nas przyjdą. A ja tymczasem przypomnę, że ostatnim razem, kiedy tutaj u nas byłeś, kilka miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy, mówiliśmy o tej książce, tak, czyli o Piętnie, ale dzisiaj nie o tym będziemy mówić, tylko o sforze. Czyli właściwie można powiedzieć, cały czas pozostajemy w jednym temacie, ponieważ sfora jest kontynuacją Piętna. I postaramy się dzisiaj rozmawiać o niej tak, żeby za zbyt dużo nie zaspoilerować tym, którzy tej książki jeszcze nie czytali, i żeby jak najbardziej zachęcić tych, którzy po tę książkę dopiero sięgają albo się w ogóle zastanawiają, czy po nią warto sięgać. Ale myślę, że każdy, kto czytał Piętno, dobrze wie, że po sforę warto sięgnąć. Jeszcze tak, zanim zaczniemy, to przypomnijmy, że w sforze znowu wracamy do Igora Brudnego i Julii Zawadzkiej, którzy z kolei wrócili już do swojej Warszawy, w której na stałe mieszkają, ale jednak Zielona Góra znowu wzywa, ponieważ akcja znowu rozgrywa się w Zielonej Górze. I na samym początku książki zostaną znalezione w lesie zwłoki z odgryzioną ręką. I wszystko wskazuje na to, że tę rękę odgryzł człowiek. No i tutaj Romuald Czarnecki, który wybierał się właśnie na urlop, musi z urlopu zrezygnować. Co więcej, dzwoni po swojego niedawno poznanego przyjaciela, czyli Igora Brudnego, i ściąga go specjalnie z Warszawy, żeby pomógł mu w tym śledztwie. Tyle Państwu wystarczy. Mam nadzieję, że nie zdradziłam zbyt wiele. A teraz, Przemku, powiedz mi, minął miesiąc od premiery Sfory i już w tym momencie można spokojnie powiedzieć, że Sfora prześcignęła Piętno, ponieważ jeśli chodzi o recenzje i oceny na popularnych portalach czytelniczych, jak na przykład Lubimy Czytać, to jest ewidentnie wyżej od Piętna. Czyli na przykład Lubimy Czytać Sfora ma 8,5 taką ocenę, a Piętno ma z kolei 8,0. Na Empiku, empik.pl, z kolei Piętno ma 4 gwiazdki, a Sfora ma 5 na 5, czyli właściwie najwyższą ocenę. No tak, Powiedz mi, czy tylko. spodziewałeś się tego, że Sfora faktycznie prześcignie Piętno? No nie, nie spodziewałem się tego, no ale to też musimy jednak wziąć pod uwagę, Beata, że no, jakby jest jeszcze dużo mniej ocen Sfory, tak? Natomiast no, rzeczywiście no, zbiera bardzo fajne recenzje ta Sfora. No nie spodziewałem się, żeby to masz tak wysokie, no bo naprawdę no, ocena taka 8,5 na Lubimy Czytać to jest praktycznie niespotykana rzecz. No, praktycznie się nie zdarza, tak? Tak więc no fajnie, że się podoba, bo to różnie zawsze może być, tak? Ja ją troszeczkę inaczej skonstruowałem tą Sforę. I takie miałem pewne obawy, czy to po prostu no, wypali, tak? Natomiast to najwyraźniej wypaliło, no i tylko się cieszyć z tego powodu. Stworzyłeś w Sforze, która jest kryminałem, postać typowo fantastyczną. Nie będę mówiła, o kogo chodzi, ale myślę, że okładka zdradza dosyć sporo. W każdym razie jest to postać fantastyczna, bardzo charakterystyczna dla horroru. Teoretycznie. A jednak mimo wszystko dodałeś jej autentyczności i sprawiłeś, że jest wiarygodna. I powiedz mi, długo myślałeś nad tym, jak jego historię stworzyć tak właśnie, żeby brzmiała realistycznie? Nie, już na samym początku, gdy decydowałem się na stworzenie takiego antagonisty, tak, takiej postaci, to już od początku wiedziałem, jaki jest plan, żeby ona wyszła autentycznie. No, wiadomo, no później jak już zacząłem pisać, no to tam się pojawiały różne pomysły w głowie. Starałem się troszkę zamieszać, troszkę wzbudzić w czytelniku właśnie taką niepewność, że co to w ogóle jest, co to jest, jak to możliwe. Tak więc no, starałem się, robiłem wszystko, żeby było jak najwięcej takich tajemnic. No i na ostatnich kartkach powieści jak zwykle się to wszystko wyjaśnia. No i z tego co widzę, to czytelnikom się podoba takie, a nie inne rozwikłanie tej sprawy. No i to jest fajne, tak? To jest fajne, że jednak no,
no doceniają to, że czasami trzeba się mocno nagłowić, żeby rozwiązać jakąś sytuację, ale żeby ona ciągle zachowywała realizm, żeby ta fabuła gdzieś tam się nie rozłaziła w szwach. Czyli zdradziłeś w sumie trochę, że czasami ci się rozłaziła, to znaczy nie rozłaziła ci się, ale miałeś takie momenty, że musiałeś nad pewnymi rzeczami bardziej pomyśleć. A czy zdarzało się tak na przykład, że tę samą scenę pisałeś ponownie, żeby coś w niej zmienić? No pewnie, że tak, to się często zdarza. Teraz na przykład, to już jak mogę powiedzieć, jeśli chodzi o trzeci tom, to tak naprawdę musiałem zmienić całą końcówkę. Na razie tutaj nie mogę operować tytułem, więc nie zdradzę, ale no to się często zdarza, że gdzieś tam pisze, jest jakiś plan, ale w pewnym momencie wpada mi do głowy jakieś inne rozwiązanie, albo na przykład orientuję się, że no coś mi na przykład umknęło ważnego i żeby to rzeczywiście było naturalnie i fajnie, no to muszę coś skorygować, a jeżeli chcę to skorygować, żeby, nie wiem, dajmy na to nie zrobić z policjanta głupka albo idiotę. Czasami zdarzają się takie rzeczy, że gdzieś tam o czymś jestem, na przykład mogę zapomnieć. No to po prostu czasami trzeba całą scenę, czasami nawet parę scen po prostu zmienić. No, czasami parę rozdziałów idzie do pieca, tak, przysłowiowego. Parę dni pracy niestety, ale no trudno, no, trzeba zmieniać, działać i robić tak, żeby było perfekcyjnie. Słuchaj, mamy już, jesteśmy od no niecałych 10 minut online, więc może przywitamy się z naszymi widzami, ponieważ parę osób już tutaj do nas dołączyło. I zresztą przywitało się, dobry wieczór Państwu. Widzę, że komentarze jak na razie bardzo pozytywne i chciałam przypomnieć, że cały czas czekamy również na Państwa pytania. Przemek, myślę, że na pewno jest bardzo ciekawy, ja również, co Państwa interesuje na temat trzeciej części oraz powstawania drugiej i pierwszej części serii o Igorze Brudnym. A ja tymczasem chciałam się ciebie zapytać, bo twoje kryminały są bardzo mroczne, są, no, przyprawiają o gęsią skórkę i pokazują bardzo mroczną i bardzo tajemniczą stronę człowieczeństwa. I czy masz czasami takie momenty, że sam nawet boisz się tego, co wymyślasz? Nie, może nie jest tak, że sam się boję, ale ostatnio udzielałem takiego wywiadu i tam było takie pytanie, co czuję, gdy piszę jakieś tam straszne rzeczy na przykład i tak dalej, na przykład pisząc o jakimś właśnie psychopacie i tak dalej. No staram się wczuwać, jakby wejść w ten jego mózg, tak jak, nie wiem, nazwijmy to profiler na przykład, bo oni tak często zawsze opowiadają, że starają się wejść w ten umysł tego mordercy ściganego. No ja staram się zrobić to samo i kombinować, no, co mu siedzi w głowie, że on akurat to robi na przykład, tak? No i tak można powiedzieć, że w tych momentach, gdy piszę te fragmenty, no to zamieniam się trochę w takiego psychopatę właśnie. A łatwo na szczęście tylko. Łatwo ci jest później z tego wyjść, kiedy na przykład porzucasz pisanie, idziesz do sklepu albo, nie wiem, idziesz na spotkanie ze znajomymi na kawę czy na piwo, to masz takie czasami, że łapiesz się na tym, że jeszcze jesteś trochę w tej książce i w tym umyśle psychopaty? Nie, myślę, że tak potrafię w miarę przejść z tego życia pisania, powiedzmy, książki gdzieś do takiego normalnego. Chociaż nie ukrywam, że ostatnio potrafię przysiadywać po 7, 8, 9 godzin w domu pisząc praktycznie non-stop. A teraz na przykład zwykle jest tak, że jak zaczynam powieść, to troszeczkę ona mi idzie tak ślamazarnie, te pierwsze rozdziały tak, no powiedzmy, powoli się piszą. Z czasem ona nabiera rozpędu, a ta końcówka to jest tak, że bywa, że przez tydzień, dwa, trzy nie wychodzę z domu, po prostu klepię w klawiaturę. No i gdzieś tam no, odlatuję, tak, w ten świat tam z fantazji jakiejś. No i to jest takie no fajne. No ciekaw jestem, jaki będzie odzew odnośnie tego trzeciego tomu. A kiedy siadasz faktycznie do książki i zaczynasz i sam mówisz, że te pierwsze rozdziały idą ci ślamazarnie, to czy ty wiesz już, jak się ta książka skończy i jaka będzie scena finałowa, czy to wszystko ci się klaruje w miarę z pisaniem? Nie zawsze. Jeśli chodzi o Piętno, to wiedziałem mniej więcej, jak ona będzie wyglądać, chociaż też nie do końca.
Jeśli chodzi o sforę, to miałem zupełnie inny pomysł na końcówkę. Tak więc to wszystko się gdzieś tam wykluło tak naprawdę w trakcie pisania. No i właśnie jeśli chodzi o trzeci tom, to muszę się pilnować, żeby nie zdradzić tytułu. No, ale proces twórczy możesz opowiedzieć. Tak, to jeśli chodzi o trzeci tom, to miałem inny pomysł. I tak naprawdę już zacząłem go pisać i tam chyba, ja wiem, 40 czy 50 tysięcy znaków napisałem. To jest, no tak można powiedzieć, tydzień pracy. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie. A jednak lepszy będzie inny pomysł, o którym już też wcześniej myślałem. No i ostatecznie zdecydowałem, jakby wykasować to wszystko, co tam napisałem wcześniej, zmienić tą końcówkę, no i napisać od początku w zasadzie. To może przejdziemy teraz do pytań naszych widzów, ponieważ już parę się pojawiło. Aga Kimon między innymi pyta, czy w trzeciej części będzie więcej o Gorzowie Wielkopolskim. Nie, nie będzie nic. Akurat nie będzie nic. Chociaż nie, będzie taki jeden pojawi się wątek, ale taki mikroskopijny, no prawie niezauważalny. Natalia Fabisiak z kolei pyta, jaki będzie tytuł trzeciego tomu, ale tego niestety nie możemy jeszcze zdradzić. Na Ale razie nie możemy zdradzić, możemy. że już niedługo zdradzimy tytuł nowego tomu. To zawsze jest coś. I z kolei Dawid Małycha pyta, czy w trzeciej części, która będzie w listopadzie, tak wiemy, czy też akcja będzie rozgrywać się w Zielonej Górze. A ja się jeszcze do tego dopytam, czy tylko w Zielonej Górze, czy jeszcze gdzieś? No, głównie będzie się rozgrywać w Zielonej Górze, chociaż będą też wątki warszawskie, ponieważ no, po prostu dobrych kilka rozdziałów, już teraz nie powiem ile, ale myślę, że 7-8 będzie się dziać w Warszawie. Tak więc no, to są takie główne dwa miejsca, jednak mimo wszystko ta Zielona Góra jest jakby takim najistotniejszym miejscem, jeśli chodzi o umiejscowienie fabuły. Sylwia Prust skomentowała, że ponoć każdy z nas ma w sobie coś z psychopaty. To jest odnośnie tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. No, Też bardzo słyszałam, że tak możliwe. jest. Angel Kubicka mówi, że piętno jest genialne, ale sfora jest jeszcze do odkrycia, tak więc polecamy. No tak, polecam. Mogłabym powiedzieć, że najlepsze jeszcze przed panią, ale to zobaczymy, to już kwestia indywidualna. I tak, Kasia Nowak jest oczywiście ciekawa okładki, ale tego też nie możemy jeszcze zdradzić. To wszystko No mogę, no myślę, że również przykuje oko tak jak piętno i sfora. No nie, no będzie dobra. Na pewno. No i taka nawet może być trochę szokująca, bym powiedział, taka kontrowersyjna. jeszcze bardziej niż te dwie, to się daje No bardziej. może być, może Chciałam być. przypomnieć, że przy okazji pierwszej części dużo osób zastanawiało się, czy Piętno to jest kryminał, czy horror, bo faktycznie ta okładka, nie radzę sobie z odbiciem lustrzanym, bo ta okładka faktycznie przypomina dosyć taką bardziej horrorową. Aczkolwiek twoje kryminały są na tyle ciężkie, że można powiedzieć, że emocje są bardzo podobne do tych, kiedy się czyta horror. Ale chciałam wrócić jeszcze do pytania. Alicji Bartnickiej, która wspomina, że uwielbia pana Romka i bardzo go kocha, ale z drugiej strony chciałaby zapytać o inną postać, czyli Julkę Zawadzką, i pyta, czy dostanie ona troszeczkę więcej czasu ekranowego w książce. O trzecim tomie mówimy tutaj, Tak, tak? tak. Dostanie, będzie miała całkiem sporo miejsca. Tak I więc może być spokojna. okej, okay. No i tak samo Aleksandra Galant pyta bardzo podobnie, czy wątki uczuciowe będą bardziej rozbudowane w kolejnej części? No nie mogę tak do końca zdradzić, natomiast no wiadomo, że tam coś między nimi iskrzy, tak? Między Brudnym i Zawadzką. No, ale Brudny wiadomo jaki jest, no jest to bardzo specyficzny facet, który raczej no, tam nie okazuje za dużo uczuć i w ogóle jest taki zamknięty w sobie i no, ma problemy ogólnie z tego typu rzeczami. Tak naprawdę to chociaż uważany jest za takiego otwartego powiedzmy faceta, gliniarza, to tak naprawdę to on wśród kobiet czuje się troszeczkę jak w swoim składzie porcelany i no ale oczywiście, no wiadomo, no ten wątek jakoś tam się pojawi, no bo
utworze tak naprawdę w piętnie został tak lekko napoczęty, delikatnie, w stworze troszeczkę bardziej się rozwinął. No nie wypadałoby, żeby w trzecim tomie gdzieś zniknął zupełnie, tak? Tak więc będzie, no, Zawadzka będzie miała dużo roboty tam. To ja zapytam w takim razie Wielbłąd. o jedną rzecz, która mnie nurtuje. Czy wierzysz w przyjaźń damsko-męską? Myślę, że tak. Jeżeli, ale to jedno i drugie musi być wobec siebie nieatrakcyjne fizycznie. To wtedy jak najbardziej. Czyli w przypadku Julii i Igora jesteśmy, jeśli chodzi o przyjaźń, skazani na niepowodzenie. W sumie, tak można powiedzieć. Znaczy Julka to, no to zależy, no bo to zależy od typu, tak? No Julka jest przedstawiona jako w miarę ładna kobieta, no ale wiadomo, no taka policjantka, która się tam tak za bardzo nie maluje, nie jest taka, no wiadomo, to jest jakby, może źle powiem, że inny typ kobiety, ale taka na co dzień, no wiadomo, koszulka jakaś tam, tak, zwykłe spodnie, no nie chodzi tak odstrzelona, prawda? I tak mi się wydaje, że brudny, znaczy wydaje mi się, no ja to piszę, więc żeby się wydawało, ale że on ją tak mimo wszystko jako przyjaciółkę postrzega. No ale w stworze został zauważony taki motyw, jak właśnie oni tam, no tutaj nie chcę zdradzać tym, co nie czytali, był taki fragment jeden, że wychodził z nią, powiedzmy, na jakąś, nazwijmy to, taką imprezę małą, no i ona rzeczywiście już się ubrała, no i wtedy dostrzegł w niej coś więcej niż tylko taką koleżankę, no, z pracy, powiedzmy. A Igora w pierwszej części przedstawiasz jako takiego totalnie zamkniętego, twardego gościa, który prawie nic nie mówi, w ogóle nie pokazuje uczuć, emocji. I w drugiej części już troszkę można powiedzieć, że ten mur wokół niego się odrobinę roztopił. Chciałam zapytać, czy trzecia część również będzie szła trochę w tę stronę, żeby Igora jeszcze bardziej otworzyć? No nie wiem, czy to zdradzać. No tak. No, bo jednym nie, bo słyszałem różne opinie. Są tacy, którzy mówią, kurczę, no psujesz trochę tego brudnego, on ma być taki twardy, taki skurczybyk i w ogóle zamknięty, to mi się podoba, a za to są opinie też takie, że mówią, no fajnie, że on troszeczkę się otwiera i taki jest, no gdzieś tam bardziej dba o te uczucia innych, no ale no co by nie mówić, w jego życiu bardzo dużo się zmieniło po pierwszej części, no gdzieś ta rodzina się pojawiła, no i no wtedy na pewno człowiek przechodzi jakąś tam przemianę, prawda, tak więc no w trzecim tomie nie powiem, że to będzie kontynuowane, no nic nie, tak naprawdę nie powiem, ale, no, ale to też nie będzie ani Igor z pierwszej części, ani Igor z drugiej części. To będzie taka postać, no na pewno też troszeczkę inna, ale nie zdradzę, w którą stronę bardziej. Okej, okay, czyli progres cały czas jest, nasza główna postać się zmienia. No, ewoluuje, no Igor ewoluuje, tak, pod biorąc pod uwagę te wszystkie jakieś tam przeżycia, które ma, no ale no nie mogę stracić. Okej. No to w takim razie musimy poczekać do listopada, żeby się tego dowiedzieć. A Aleksandra Mataszek przy okazji pyta, czy trzecia część będzie ostatnią w tej serii oczywiście. Tego powiedzieć nie mogę. A wiesz to już chociaż? Znaczy tak, planowałem ogólnie całą tą serię jako trylogię, ponieważ uważam, że takie pisanie, powiedzmy, po 5, 6, 7, 8 części, czy tam 12, to w pewnym momencie już no, może i nudzić i czytelnika, i nawet pisarza, bo szczerze mówiąc, jakbym miał pisać siódmy tom Brudnego, to już bym chyba zwariował. Ale no wiadomo, jak to jest. No, różnie może być, natomiast no, też nie mogę zdradzać za dużo, żeby tam fabularnie nie wybiegać za bardzo. Natomiast na razie trylogia, zobaczymy, jaki będzie odzew czytelników, zobaczymy, co dalej, ale naprawdę więcej powiedzieć nie mogę. To może odpowiesz Tomaszowi Hojdzie troszeczkę bardziej szczegółowo, który pyta o to, skąd czerpałeś inspirację do napisania całej serii? Skąd inspiracje? Trudno powiedzieć. To po prostu gdzieś tam się pojawiło w mojej głowie, że można by zrobić, napisać piętno, bo ja wtedy nie myślałem jeszcze o stworze.
Wpadł mi taki pomysł do głowy, żeby tak skonstruować tą akcję, tak zawiązać fabułę. No i to tak szczerze powiem, nie, no, trudno powiedzieć, żebym gdzieś tam szukał inspiracji. Może gdzieś to nawet nieświadomie mi się pojawiały jakieś klisze, nie wiem, jakieś może rzeczy, które widziałem, czytałem gdzieś indziej i tak dalej, natomiast to po prostu się pojawiło. To tak to trudno wytłumaczyć komuś, kto nie pisze książek. Po prostu nagle pojawia się pomysł, nagle zaczynają się pojawiać kolejni bohaterowie w głowie, oni gdzieś tam zaczynają ożywać na kartach powieści. No i po prostu ta fabuła zaczyna płynąć, oni zaczynają żyć, oni zaczynają podejmować swoje decyzje. Nie zawsze takie, jak ja sobie planuję, bo to często jest tak, że jak robię ten pierwszy plan taki, to jak już skończę pisać książkę i wrócę sobie do tego planu, to zawsze się śmieję, bo tak naprawdę to może z 20-30% tych fabularnych takich wątków, które sobie tak zapisuję luźno w tym planie, to później ma odzwierciedlenie w tym, jak wygląda powieść na sam koniec. Tak więc naprawdę te postacie już później ożywają. Czasami nie planuję zupełnie, żeby na przykład taka osoba miała daną cechę charakteru. Ta cecha charakteru więc sama się wykuwa w trakcie pisania. Tak więc, no tak to wygląda. Trudno mi powiedzieć, żebym się czymś inspirował. Po prostu to przyszło do głowy. A odnośnie postaci w książkach, które sam mówisz, ożywają wręcz pod twoim piórem, mówiliśmy już o tym przy okazji rozmawiania o Piętnie, ale myślę, że nie wszyscy jeszcze z nami byli. Chciałam zapytać, bo jest kilka postaci w tej książce, i w pierwszej, i w drugiej części, które są wzorowane na postaciach z twojego życia, znanych ci. Czy możesz zdradzić, co to za postaci i na jakiej podstawie, i co z ich pierwowzorów wziąłeś do książki? No mogę. No tak więc od razu uprzedzając pytania o Igora, to jest akurat kompletnie fikcyjna postać. No jakby nie ma absolutnie żadnego swojego pierwowzoru. Natomiast takim pierwowzorem chyba tutaj bardzo istotnym to jest właśnie ten Romuald Czarnecki, ponieważ znam takiego emerytowanego inspektora, który zajmował się właśnie takimi tymi poważniejszymi sprawami, tak? Między innymi tam różnych morderców. No i rzeczywiście ten prawdziwy Czarnecki jest bardzo podobny do tego na kartach powieści. Też ma ten taki, jakby to powiedzieć, wręcz ten wiktoriański styl, na przykład w ogóle nie przeklina, co rzadko się spotyka w świadku policyjnym. No jest taki bardzo kulturalny i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no, gdzieś tam ten jego charakter przeniosłem tak dość bezpośrednio na karty powieści. Oczywiście no, dodałem pewne kwestie, jakieś tam inne, no bo to nie da się tak całkowicie przenieść. Natomiast no to jest taki główny bohater. Jest też zapożyczenie takie dość wyraźne, jeśli chodzi o patomorfologa, ponieważ ten patomorfolog na łamach powieści, niejaki Robert Krzywicki, też ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. No i to był ten właśnie ten doktor, ten patomorfolog, który pozwolił mi jakby wejść w ten światek, troszeczkę dzięki czemu mogłem zobaczyć te sekcje na żywo ludzi, no i później przenieść to też na karty powieści, a to jest jednak no bardzo istotne, bo gdybym nie był tam, to nie byłbym w stanie jakby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No oczywiście też pewne gdzieś tam cechy charakteru zaczerpnąłem, ponieważ no, przy tej okazji staliśmy się już takimi, myślę, dobrymi znajomymi. Czasami gdzieś tam na kawę się spotykamy, czy tam nawet wypijemy coś. To jest taka druga postać. A z tych kolejnych, jak pomyślę, no jest ten oczywiście Filip Trochan, natomiast on ma tam dość małą rolę. I tak naprawdę na cechy charakteru nie musiałem się jakoś specjalnie skupiać, natomiast no jest taki jeden pewien podolog w Zielonej Górze, natomiast no on też ma gdzieś tam powiedzmy lekko jest to zaczerpnięcie z rzeczywistości. Oczywiście gdzieś tam mogą się jeszcze pojawiać jakieś drobne postacie, jak na przykład Iza Nowakowska, czyli asystentka patomorfologa. Czy kto jeszcze? Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, musiałbym się przyjrzeć. Natomiast no, są też inne postaci kompletnie wymyślone, tak? Jak tam wielu w tej grupie
jak na przykład prokurator Lis, jak na przykład Elżbieta Pałka i tak dalej. No są zupełnie jakby postaci wymyślone, gdzieś tam posklejałem je z różnych charakterów, gdzieś tam, które kiedyś poznałem takich ludzi, czy doświadczyłem w ogóle jakiegoś przebywania z nimi. No tak to się tworzy gdzieś z tego doświadczenia, tak, które człowiek gdzieś tam wynosi z życia. Tak więc rzeczywiście, część bohaterów ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, a część no, po prostu jest zupełnie wymyślona. A Marek Leszczyński jeszcze pyta o to, czy konsultujesz pewne kwestie na przykład z policją. I to już właśnie przed chwilą powiedziałeś, że dużo konsultowałeś przy pierwszej części, ale powiedz mi, czy przy drugiej również było podobnie, że często rozmawiałeś z policją, jak wyglądają takie śledztwa? No zawsze tak naprawdę konsultuję, bo no, są rzeczy, o których po prostu nie wiem, tak? To są nawet drobne rzeczy, które dla realizmu, żeby był zachowany realizm, no, muszą być wyraźnie gdzieś tam przekazane czytelnikowi. No nie wiem, na przykład no, w sforze, o taka pierdoła, że o danej godzinie na przykład może zostać dany więzień wyprowadzony. Na przykład, żeby jakąś tam wizję lokalną zrobić, tak? Ale no i do danej godziny na przykład ich wyprowadzają, później już zwykle nie, no chyba, że akcja jest jakaś tam taka naprawdę tajna i tak dalej, i tak dalej. Są różne możliwości, natomiast zawsze to takie wątpliwości, które mam, konsultuję, no czy to właśnie z tym inspektorem Czarneckim, czy na przykład sprawy, jeśli chodzi o jakieś sekcje zwłok z patomorfologiem i tak dalej, w zależności o czym piszę, no to nie, to zawsze to muszę skonsultować, no bo nie wyobrażam sobie napisać jakąś głupotę. Ciekawostką jest, to mi się wydaje, że mogę zdradzić. No, no. Jeśli chodzi o trzeci tom, to tam się pojawia taki mały wątek darknetu. Nie wiem, czy tutaj czytelnicy wiedzą, no to jest taka mroczna strona internetu. No i na przykład, no też chciałem wiedzieć, o czym piszę. Tutaj trudno było się z kimś skonsultować, więc stwierdziłem, że sam muszę przekonać się na własnej skórze, co tam jest i jak to wygląda. No to rzeczywiście, jak tam wszedłem, musiałem się trochę naczytać, zobaczyć. Ostatecznie tam wszedłem, nie jest to takie trudne. Natomiast no dosłownie to jest to przedsionek piekieł, nie będę tam opowiadał, co tam jest, ale tam jest wszystko. Widziałem tam straszne rzeczy, okropne, no przerażające po prostu, ale no do tego okupiłem to zepsutym laptopem, bo ja wiem, 2-3 dni później rozwaliło mi dysk twardy, płytę główną, wszystko po prostu. Podejrzewam, że tylu wirusów, co mi nawlatywało do komputera, no po prostu, no mówię, 2-3 dni po tym, jak tam grzebałem, tak za 2 dni łaziłem gdzieś tam, próbowałem różne rzeczy gdzieś tam znaleźć, żeby wiedzieć, jak to opisać. No i mówię, kupiłem to po prostu no, laptop do wyrzucenia. Tak więc no są takie sytuacje. Nie, nie było szans. Jak poszedłem do naprawy, jak oni to zobaczyli, stwierdzili, twardy dysk zupełnie w ogóle, no można wyrzucić, płyta główna też, coś tam się popsuło, nie wiem dokładnie, bo się na tym nie znam. Się zapytałem, czy to mogą być wirusy, oni jak najbardziej. I powiedziałem im właśnie, co tego. Oni mówią, no to na 100%, bo jeżeli ktoś już tam wchodzi, to po prostu no lepiej, żeby znał się na tym i wiedział, jak się chronić przed tam różnymi rzeczami, tak? No ja nie wiedziałem, no bo na co dzień tam nie wchodzę, tak? Natomiast chociaż wszedłem tam, no wiadomo, co się naoglądałem, to naoglądałem, ale też na przykład już wiem, jak tam wyjść, że to wcale nie jest takie trudne tak naprawdę każdemu z nas, który tak na co dzień gdzieś tam pracuje na komputerze, to wystarczy 20 minut, żeby dostać się w te naprawdę mroczne klimaty. I zobaczyć, no tam nie ma czego tak naprawdę oglądać, bo tam są same zwykle nieprzyjemne klimaty, ale no ale do czego dążę? Dążę do tego, że no, no ja muszę coś tam przeżyć na własnej skórze, a przynajmniej skonsultować, żeby móc o tym napisać. A mówisz, że to nie było wcale takie trudne, żeby się tam dostać, no to wbrew, znaczy powszechna opinia jest taka, że właśnie, że to jest bardzo trudne, że trzeba dotrzeć do odpowiedniego towarzystwa. To co musiałeś zrobić, żeby
No skąd wiedziałeś w ogóle, gdzie szukać pomocy? W tym, kto mógłby ci powiedzieć, jak się dostać do tego darknetu? Znaczy, to akurat nie jest skomplikowane, wystarczy wpisać sobie, jak wejść do darknetu, tak? No i tam jest wyraźnie napisane w artykułach, jak to zrobić. No ja się kierowałem tymi wskazówkami. Trzeba ściągnąć odpowiednią przeglądarkę, tak zwaną Tor. To jest Tor Onion Router, czyli to jest taka tam cebulowa jakaś przeglądarka. Chodzi o to, że to cały czas zmienia IP i tak dalej, i tak dalej. No to jest tam skomplikowane sprawy. Sam się na tym dokładnie nie znam, więc jakby nie chcę tutaj opowiadać. No wszystko jest napisane, tak, szczegółowo. No i tak naprawdę jak już się ma tą przeglądarkę, to ona indeksuje wszystkie strony, jakie są w internecie, ponieważ z tego internetu są 90, tam powiedzmy 5% ludzi korzysta tak po prostu na co dzień, to jest zaledwie 5, może 10% jakby dostępnej sieci, tak? Cała reszta to jest ten tak zwany deep web, no i tam na samym dole jest ten, nazwijmy, darknet. No i wystarczy ściągnąć tak naprawdę tą jedną przeglądarkę, może ją ściągnąć w każdej chwili, ona jest jak każda inna, tylko że ma dostęp tak naprawdę do całego internetu. No a jak już się tam wejdzie, no to po prostu trzeba też poszukać odpowiednich linków, które no, są inaczej skonstruowane niż te typowe. Zwykle jest to ciąg jakichś takich bezsensownych liczb, znaków i tak dalej. No i jak ktoś poszuka, to no, może się nadziać na takie rzeczy, których nie chciałby oglądać. Tak więc nie polecam ogólnie. No to mnie troszeczkę teraz przeraziłeś, bo właśnie też myślałam, że jest trudniej się tam dostać, a tymczasem, jak sam mówisz, wystarczy to wklepać w wyszukiwarkę. Dosłownie, naprawdę. Tylko, że mówię, no tam trzeba się umieć poruszać, tak? To nie jest tak, że człowiek sobie wpisuje, nie wiem, chcę zobaczyć tam, powiedzmy, morderstwo, tak? Wpisuje morderstwo i mam morderstwo. Nie, to trzeba tam zupełnie, no, trzeba po prostu pogrzebać, połazić. Dostać się tam to jest dosłownie 20 minut, ale żeby zacząć tam w miarę naturalnie i jakoś tak rozsądnie poruszać, no to już parę godzin trzeba posiedzieć. No i jak sam wspominałeś, spędziłeś tam mniej więcej 2 dni, a dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy przed jeszcze tą rozmową, zdradziłeś mi, że trzecią część napisałeś w około 3 miesiące. No to w sumie jak na książkę dosyć grubą, no bo sam dzisiaj w swoim poście pisałeś, że będzie ona podobna do piętna, no to jest kawałek cegły. No domyślam się, że tak jak dziś mówiłeś, zresztą, że pisałeś po 8, 9, nawet czasem 10 godzin dziennie. I czy ty jesteś tego gatunku pisarzem, który potrzebuje weny, czy to po prostu dla ciebie jest mechaniczne, że siadasz, piszesz i 10 godzin później, o, wstałem. Na początku myślałem, że potrzeba czegoś takiego jak wena, niekoniecznie, chociaż są lepsze i gorsze dni, tak, że są dni takie, że się naprawdę świetnie pisze, to też chyba zależy, co się pisze, czy ma się na to stuprocentowy pomysł, czy jest taki człowiek niepewny tego, co chce napisać, no jaki fragment pisze, bo to są naprawdę i lepsze i gorsze fragmenty takie do pisania, każdy lubi co innego, natomiast no ja staram się jednak po prostu każdego dnia coś tam napisać. No i zwykle tak staram się około tych 10 tysięcy znaków dziennie pisać. No i jeżeli jestem taki obowiązkowy i rzeczywiście dzień w dzień tak piszę, tak więc spokojnie można napisać książkę w 3 miesiące bez jakby większych tam problemów, że nie wiem, ona będzie jakiejś gorszej jakości, tak jak na przykład zarzucają niektórym autorom, bo piszą dużo, to znaczy, że źle, wcale nie. Po prostu to wszystko zależy od tego, czy ktoś ma na to czas, czy ktoś tego czasu nie ma. No jeżeli ma czas, to jest w stanie napisać taką książkę nawet 2 miesiące, tak? No ale powiedzmy, że 3 to już jest taki czas, że spokojnie można to zrobić. No jeżeli ktoś tego nie ma i pisze po godzinach pracy, godzinę dziennie na przykład, czy 2 godzinki tam wieczorem, no to wiadomo wtedy, że ten czas się wydłuży nawet do roku na przykład, tak? Ale to nie znaczy, że te 2 książki będą się różnić jakością. Absolutnie. Wręcz bym powiedział, takie pisanie ciągłe jest lepsze, bo człowiek jakby ciągle jest w tej historii, zasypia z myślami o tym, co napisał, o tym, co się dzieje i budzi się już z myślą o tym, na czym skończył i jakby co chciałby dalej napisać, tak? Tak więc jest to taka, jakby cały czas człowiek jest w tej,
tej swojej historii. I to jest fajne, bo wtedy ona też idzie płynniej. Wiadomo, ja też mam czasami przerwy. No, wystarczyło, że wyjechałem na parę dni gdzieś, czy coś tam musiałem załatwić i po prostu przez parę dni nie zaglądałem do komputera. To mi jest gorzej wrócić do pisania. Bo muszę sobie gdzieś to przypomnieć, muszę znowu się wczuć w ten klimat. I tak naprawdę lepiej jest pisać codziennie, bo wtedy cały czas człowiek jest w tej historii i ona dużo, dużo łatwiej idzie. Tak moim zdaniem tak naprawdę lepiej, bo jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli dany pisarz, tak mi się wydaje, na przykład, nie wiem, przez tydzień nic nie napisze, przez 2 tygodnie, czy przez miesiąc, bo tacy też się zdarzają, to później bardzo łatwo jest zgubić jakieś drobne wątki, które mogą mieć naprawdę istotne znaczenie. I finalnie, jak taka książka już jest napisana, to się może okazać, że na przykład został bardzo ważny wątek zgubiony, który ostatecznie sprawia, że obok tej powieści jest po prostu nie taki, jaki powinien. Dlatego ja hołduję temu, żeby pisać jakby codziennie, no, a że mam teraz czas, bo koronawirus szaleje, tak więc korzystam z niego i dlatego, no, dlatego udało mi się napisać 3 książki w tym roku. Anna Sukiennik pyta jeszcze odnośnie twojego pisania, czy potrzebujesz ciszy i spokoju do tego, czy wręcz przeciwnie, piszesz gdzie się da o różnej porze dnia i w hałasie? Lepiej cisza. Też nie jest wykluczone, że mógłbym pisać, nie wiem, dajmy na to w knajpie, czy nie wiem, na plaży na przykład, ale tak sobie myślę, że gdybym na przykład miał możliwość wyjechania do jakiejś głuszy, ale takiej naprawdę głuszy gdzieś tam w środek lasu, gdzie do najbliższego sklepu miałbym, nie wiem, 10 kilometrów i nie miałbym samochodu, bym się obkupił zakupami tylko, żeby mieć co jeść, wyłączyłbym telefon i siedział sobie w takim domku, to jakbym się naprawdę sprężył, to i w miesiąc, półtora możemy napisać książkę, dosłownie. A nie bałbyś się siedzieć sam kompletnie w domu gdzieś w lesie? Czy może być właśnie wręcz przeciwnie, szukał w tym lesie inspiracji? No bardzo możliwe, no raczej bym szukał inspiracji, raczej strachliwy nie jestem, to raczej inspiracji bym szukał. Grzegorz Kolbuszowski jeszcze porównuje Igora Brudnego do Ronalda z Mrocznej Wieży. Co sądzisz na temat tego porównania? Nie wiem, bo nie czytałem Mrocznej Wieży, więc nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć na to pytanie. No a tak a propos czytania, to po co? Wiemy już, że piszesz kryminały i thrillery, a po co sam jako czytelnik najczęściej sięgasz? No też kryminały i thrillery, chociaż nie tylko. No, na przykład ostatnio zrobiłem sobie taką przerwę od tych kryminałów, thrillerów, przeczytałem sobie Chór Zapomnianych Głosów, to jest science fiction Mroza, ale wcześniej na przykład przeczytałem taki cykl, gdzie ja go mam, Bena Kane'a, no taki Zapomniany Legion, tak, o rzymskich tam podbojach, między innymi ją z Wikingów, wydanych przez Czarną Owcę, no na przykład Sprzedawcę też ostatnio czytałem tutaj do Marackiego i dla mnie jest to fenomenalna książka, tak więc polecam też wszystkim, bo no ja się przy niej świetnie bawiłem, w ogóle jakim językiem on operował, to no nie, no dla mnie jest super, tak więc polecam. No ale to jest akurat taki powiedzmy thriller, tak? Ogólnie skupiam się na thrillerach, kryminałach, też chyba z takiego powodu troszeczkę, że jestem już, takie mam lekkie chyba zboczenie, jestem po prostu ciekaw, jak piszą inni pisarze polscy. No i czasami lubię sobie porównać, tak, że ten na przykład napisał tego typu książkę, ten powiedzmy troszeczkę inaczej, ich zasób słownictwa, ich styl, bo tak naprawdę każdy ma inny styl, każdy pisarz. No i głównie to, no, co teraz czytam, teraz czytam Suszę waszą i tak, no na razie ciężko mi się trochę wgryźć, odpuściłem na jakiś czas, no bo skupiałem się na pisaniu, no ale mam tu kilka jeszcze pozycji, tak więc nie będę się nudził na pewno.
Może jeszcze do tego wrócisz. Często ludzie tak mają, że nie są w stanie za pierwszym razem przebrnąć przez książkę, a potem na przykład siadają do tego za drugim razem i wciągają ją. Tak, nie, ona nie jest zła, ale to wynika z tego, że ja ten ostatni czas, który, no jak wiecie, ja dzisiaj postawiłem ostatnią kropkę, można powiedzieć, to ja naprawdę poświęcam jakby się maksymalnie temu pisaniu i jak ja kończę pisać o godzinie 2 w nocy czy 2:30, to ja już nawet nie mam w ogóle ochoty na nic, tak, tylko żeby się walnąć spać. A zwykle jest tak, że sobie piszę do 11 na przykład, czasami do 12 i zawsze godzinkę, półtorej przed snem sobie jeszcze czytam. No tutaj mówię, no byłem tak napędzony tym pisaniem, że jakby no, można powiedzieć, że porzuciłem wszystko. No, namawiali mnie na przykład znajomi, żeby gdzieś wyjść, bo akurat winobranie jest teraz w Zielonej Górze. Teraz był ten weekend winobraniowy, rozpoczęcie. A to jest zawsze no, taki czas imprezowy, nazwijmy to. To powiedziałem, że nie, absolutnie. Ja ten weekend muszę tutaj jeszcze powalczyć z książką, bo już jestem na tym, no, ostatnia akcja, można powiedzieć. Tak więc naprawdę się całkowicie temu poświęcałem i nie miałem głowy tak naprawdę do niczego innego. A gdybyś miał dalej pisać książki, bo wiem dobrze o tym, że wiążesz z tym swoją przyszłość i to tak nawet na poważnie. I gdyby nagle pojawił się komunikat, od dzisiaj nie wolno pisać ani wydawać kryminałów, thrillerów, ani niczego sensacyjnego i tym podobnego, to w jakim gatunku ewentualnie mógłbyś się odnaleźć? Ale to jest science fiction, to o czym ty mówisz. No, no ale tak. Wiesz co, no nie wiem, no co ja pisałem. No ja wcześniej napisałem taki political fiction trochę, ale to też taki trochę thrillerowaty, radykalni. Napisałem też no, taki właśnie mocny thriller, niektórzy nawet mówili, że horror, chociaż tam nie było nic takiego nadnaturalnego, ja zawsze kojarzę horrory z czymś nadnaturalnym. To była ta droga do piekła. No i tak naprawdę taką ostrzejszą przygodówkę, no taki powiedzmy też thriller bardziej przygodowy, może trochę historyczny, Kot Himmlera. Tak więc, no powiem szczerze, no gdzieś tam bym się chyba odnalazł, chociaż bardzo mi się podoba to pisanie kryminałów, thrillerów, ponieważ tutaj ciągle jest jakaś zagadka fajna. Fajnie człowiek może się bawić z czytelnikiem, gdzieś tam podrzucać jakieś tropy, ślady, ale takie, żeby go na przykład zmylić, albo żeby dopiero na koniec książki sobie pomyślał, Jezu, no przecież on to napisał, a ja w ogóle tego nie wychwyciłem, nie złapałem. Tak więc to mi się podoba, a w innych w innych gatunkach niekoniecznie coś takiego występuje. Tak więc no, wkręciłem się w te kryminały, tylko te moje kryminały, no jak wiecie, one nie są tam delikatne, nie ma lania wody, to nie są książki obyczajowe z elementem kryminalnym, tylko to są raczej kryminały łamane na thrillery, czyli coś takiego, co ma trzymać w napięciu, co jest mocne, wyraziste i wzbudza emocje, tak? To są jakby te wyznaczniki, którym ja hołduję, dzięki którym dany kryminał, thriller po prostu będzie dobry. Anna Sukiennik pyta, czy często czytasz opinie i recenzje na temat swoich powieści i czy pamiętasz najgorszą, jaką przeczytałeś? No czytam, no nie ukrywam, że czytam, bo no zwłaszcza, że większość jest bardzo pozytywnych, no to jest przyjemne, to nie ma czego ukrywać, że fajnie się czyta, jeżeli ktoś po prostu chwali, to tak jak nie wiem, no ktoś byłby w pracy i co 10 minut czy co pół godziny ktoś by przychodził i mówił, jesteś super, jesteś rewelacyjny, wykonałeś świetną pracę, tak? No to mniej więcej jest coś w tym stylu. Tak więc no gdzieś te ego pisarza, no tak, no to tak łechta, no to się nie da ukryć. Oczywiście pojawiają się też złe, no ale to tego się nie da jakby gdzieś tam wyeliminować. Ja to przyjmuję na klatę. Wiem, że część z nich to są jakieś tam wymysły, nie wiem kogo, bo czasami w ogóle jakby nawet nie nawiązują kompletnie do treści, albo piszą o czymś zupełnie innym. Są też takie bardziej jakby merytoryczne, które rzeczywiście no, biorę na klatę, tylko że no, to jest też raczej kwestia, mi się wydaje, gustu. Tak? To jest tak jak ja sobie próbuję wyobrazić na przykład jakąś książkę, też na przykład kryminał, tylko właśnie taki w innym stylu, taki bardziej powieść obyczajową z elementem kryminału, taki powiedzmy trochę mdły, taki ciągnący się, taki bardziej usypiający,
ale może ta książka może być świetnie napisana. Ona może być napisana świetnym językiem, świetnym stylem, bardzo być bogata po fantastycznym researchu i tak dalej, i tak dalej, ale ona nigdy do mnie nie przemówi, bo ja po prostu nie lubię tego typu książek. I choćby to było arcydzieło w danym gatunku, no dla mnie ona by po prostu była, powiedzmy, nudna, tak? I nie mógłbym jej wystawić jakiejś tam wysokiej oceny. I na przykład, jeżeli są osoby, które, dajmy na to, tak, to taki jest absolutny przykład, lubią tego typu kryminały, to jak wezmą mój, gdzie jest na przykład, no przynajmniej staram się, żeby było to takie ciągłe napięcie, czasami jest ostrzej, to się nie da ukryć, tak? No to może być dla nich na przykład lekki szok i to może im się nie podobać, tak? No ja to przyjmuję oczywiście, kwestia gustu, no komuś może się nie podobać moja książka, no i to jest normalne, tak? No nie jest tak, że wszystkim da się dogodzić, no po prostu, tak? Tak więc, no jeżeli ktoś sięga po moją książkę, to się wydaje, że już mniej więcej wie, czego się spodziewać, tak? No i oby tak dalej. No właśnie tak, a propos sięgania po twoją książkę, bo czytam tutaj cały czas komentarze i widzę, że pojawia się Kasia Nowak, powiedziała, że radykalni to petarda. Beata Czapla z kolei powiedziała, że Droga do piekła jest super, czyli twoje poprzednie książki są tak samo dobre jak Piętno, Sfora i jeszcze następna, trzecia część serii o Igorze Brudnym. I ja chciałam zapytać, ponieważ... Kończymy. No trzecia część jeszcze nie wyszła, ale już niedługo wyjdzie. I zakładając, że to jest jednak trylogia o Igorze Brudnym, to czy tlą ci się już gdzieś jakieś pomysły na coś nowego? No pewnie, że tak. No już są plany na kolejny rok, ale tu nie mogę nic zdradzić. Natomiast są, ci, co mnie czytali, to już mnie znają i myślę, że wiedzą mniej więcej, czego mogą się spodziewać. Mogą być jakieś drobne odchyły tam w jakąś tam inną stronę, zakładając, że na przykład bym nie pisał czwartego tomu o Brudnym, tylko coś zupełnie nowego, no wiadomo, nie będzie to samo, tak? Na pewno nie będzie tego samego klimatu, będzie troszeczkę inny, bo nie chciałbym się powtarzać. Jedna seria jednak gdzieś tam już jest, istnieje, chciałbym, żeby ta kolejna książka też się troszeczkę różniła. Zresztą nawet w samym cyklu o Brudnym chciałem, żeby tak to wyglądało. I tak samo tak Piętno, jak Sfora, jak i ten trzeci tom są skonstruowane, każda troszeczkę inaczej. Chociaż gdzieś tam zawiera się w tych ramach takiego mocnego, mocnego kryminału, thrillera. Było już pytanie o recenzję. A jak czujesz się podczas spotkań autorskich? Czy ty jesteś tym autorem, który lubi wyjść poza swoje książki i wyjść do ludzi? Czy raczej wolisz po napisaniu książki zostać w swoim świecie? Nie, ja lubię spotkania autorskie. Często na nie jeździłem. Ja bardzo lubię tak spotkać się, gdzieś tam posłuchać, odpowiadać na pytania. Jeśli nic nie przeszkodzi, bo w dzisiejszych czasach to wiadomo jak jest, no to na pewno pojawię się we Wrocławiu 4 listopada na tam jest Festiwal Kryminał. Tak więc tam będzie można mnie spotkać, zobaczyć na żywo. Tak, 4 listopada, Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Myślę, że możemy spokojnie to już właśnie zapowiedzieć i tak jak powiedziałeś, jeżeli nic się po drodze nie wydarzy, a mamy nadzieję, że się już nie wydarzy, to faktycznie będzie tam spotkanie i mam nadzieję, że w przyszłym roku tych spotkań z tobą będzie też jeszcze więcej. No ale to wszystko oczywiście zależy od sytuacji na świecie i w Polsce. Mam nadzieję, że to już się skończy, bo no już mam tego dość po prostu. No jak na razie bardzo się cieszę, że zgodziłeś się dzisiaj na rozmowę ze mną, ponieważ już zbliżamy się powoli ku końcowi i bardzo Państwu również dziękuję, że Państwo z nami byli, są, komentowali i pytali. No i teraz jeszcze przechodzimy do takiego jednego elementu, o którym dzisiaj już było wspomniane na stronie Czarnej Owcy, ponieważ mamy dla Państwa zestaw tych dwóch książek, czyli Piętno oraz Sforę. Trzy takie zestawy podpisane przez Przemka do Państwa mogą pójść. To jest taki nasz mały konkurs pod koniec naszej rozmowy. Zasady konkursu są takie, że teraz poproszę Przemka, żeby zadał Państwu pytanie od siebie. W komentarzach pod tym filmem bardzo proszę na to pytanie odpowiadać. Jak najbardziej liczy się kreatywność, to co Państwo
chcą usłyszeć, przeczytać, to nie wiem, zobaczymy, jakie będą pomysły. Z doświadczenia wiem, że te pomysły czasami są naprawdę bardzo różne. Tak więc jeszcze raz przypominam. Piętno oraz Sfora z podpisem Przemka Piotrowskiego może do Państwa pójść. Trzy osoby wygrają ten zestaw. A teraz bardzo Cię proszę, Przemku, żebyś zadał naszym słuchaczom pytanie, na które mają odpowiedzieć. No dobrze, to pytanie brzmi. Zakładając, że będę pisał coś innego po trzecim tomie, to jaki powinien być główny bohater, powiedzmy, nowego cyklu, nowej serii i dlaczego? Czekamy w takim razie na odpowiedzi. Mam nadzieję, że będą kreatywne i kto wie, może skorzystam z podpowiedzi. Ja jeszcze oczywiście to pytanie przypomnę, tutaj Przemek nam już je zadał, ja jeszcze przypomnę je jutro na Facebooku Czarnej Owcy, udostępniając ten film. I może zróbmy tak, że konkurs potrwa do poniedziałku do godziny 12 i zobaczymy, ile odpowiedzi i jakich nam się zbierze. I razem z Przemkiem wybierzemy trzech szczęśliwców, którzy wygrają zestaw podpisanych przez Przemka książek. No ja dzisiaj Państwu bardzo serdecznie za obecność i za komentarze dziękuję. Tobie, Przemku, dziękuję za przemiłą rozmowę i za wyczerpujące odpowiedzi. No i myślę, że do przeczytania i mam nadzieję do zobaczenia przy okazji trzeciej części. No ja również Tobie dziękuję, Beato, za poprowadzenie. No i przede wszystkim wszystkim czytelnikom, którzy się zjawili, którzy chcieli posłuchać. Mam nadzieję, że było sympatycznie, miło. No i do zobaczenia za jakiś czas. No to w takim razie miłego wieczoru i mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie przeczytali Piętna i Sfory, właśnie po tej rozmowie pójdą i za te książki chwycą. No, tym bardziej, że trzeci tom już powoli w drodze. W takim razie dobranoc i miłej reszty wieczoru. No dobranoc wszystkim. Do zobaczenia.